Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Beskid Wyspowy to przede wszystkim malownicze górskie szczyty, ale obszar ten to również kultura, na pewno nie mniej urokliwa niż widoki rozpościerające się ze Szczebla, Lubonia, Cietnia czy Księżej Góry. Właśnie tę tradycję i kulturę promowano 12 lipca w Tenczynie na festiwalu Beskidzkie Rytmy i Smaki. Ze sceny góralską kulturę promowała Orkiestra Dęta OSP Skomielna Biała oraz zespoły regionalne Cyrniawa Skrzeczowa i Toporzanie Stęczyna. Co zauważalne, sporą część składów tych zespołów stanowią najmłodsi. W naszej gminie dosyć duży nacisk, znaczy może nie tyle nacisk, ale dużą pomoc gmina stwarza dla takich zespołów. No i myślę, że same osoby, które prowadzą te zespoły, potrafią zachęcić, a myślę, że właśnie takie imprezy jak ta, gdzie można wystąpić, można się pokazać szerszej publiczności, no to jest najlepszą zachętą. Widziałem tu małe dziewczynki, małych chłopców, którzy stali przed sceną i pewnie marzyli już o tym, aby kiedyś założyć taki kolorowy strój i wystąpić na tej scenie. Myślę, że to gdzieś z serca płynie i myślę, troszkę też może rodzice pomagają, ale jest to piękne i sami ludzie się garną. Co takiego jest w kulturze Beskidu Wyspowego, że przyciąga tutaj mieszkańców i turystów, jak widzimy? No proszę pana, ja tu jest miejscowy, chodzę też po górach, byłem na małym Luboniu, na Wielkim Luboniu, teraz w nocy, na Świlinie, także nie ciągnie, a ludzi tak samo. No. No tradycja, no i tak jak my tutaj mamy nasze dzieci w zespole i też chcemy, żeby to pokoleniami jednak szło, bo babcie były, ja byłam w zespole i teraz dzieci. Poza występami dużym powodzeniem cieszyły się m.in. kiszka zapiekana z kapustą, żurek, pierogi i inne specjały, które błyskawicznie zostały skonsumowane przez miłośników regionalnej kuchni. Dlaczego warto właśnie obszar Beskidu Wyspowego i tę kulturę promować? No, myślę, że mamy się czym pochwalić, znaczy nie tylko my, nasza gmina, ale gminy też równie, które należą do Beskidu Wyspowego, gdzie zawsze no, tutaj było wesoło, ludzie pracowali ciężko, ale potrafili się bawić, śpiewać, tańczyć i teraz my właśnie promujemy to, pokazujemy tą kulturę, te tradycje lokalne i myślę, że dlatego warto, zresztą widać ilu ludzi dzisiaj przyszło, więc myślę, że zainteresowanie jest i każdy chętnie zobaczy swoje koło ze swojej rodziny, swoich znajomych, jak tańczy, jak śpiewa, a przy okazji usłyszy coś ciekawego i zobaczy, a tak gdzie jest tytuł tej imprezy, Beskidzkie Rytmy i Smaki, o właśnie, Beskidzkie Rytmy i Smaki, uciekło mi to, to można też przy okazji zjeść coś dobrego, tradycyjnego. Beskid Wyspowy zamieszkuje 5 grup etnicznych. To są Kliszczacy, tu gdzie się znajdujemy, czyli Lubień, Tenczyn, Krzeczów. To są Zagórzanie, czyli teren okolic Mszany Dolnej. To są Biali Górale, to jest Łącko, Kamienica i Słopnice. To są Lachy, Lachy Szczyżyckie, Limanowskie oraz Sądeckie. I Podhalanie to jest Rabka. Czyli każda ta grupa ma swoje tradycje, ma swoją kulturę. Mnie bardzo cieszy, że gminy wchodzące w skład Forum Gmin Beskidu Wyspowego kultywują to, dają środki i trzeba obiektywnie powiedzieć, że jest w tej chwili renesans zespołów ludowych, orkiestr.
A to jest nasza tradycja. Gdybyśmy to nie robili, to po prostu ta muzyka przeszłaby do historii. Jak słusznie zauważył inicjator akcji Odkryj Beskid Wyspowy Czesław Szynalik, tego typu imprezy i prezentacje produktów to nie tylko sposób na dbanie o to, co wynieśliśmy od przodków, ale również pomysł na zarobek dla tradycyjnie prowadzonych gospodarstw.